mogliśmy dziś wysłuchać, może też i przeczytać, fragment z Księgi Rodzaju z 22 rozdziału o doświadczeniu, próbie Abrahama. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka. Idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ten tekst nieraz jest powodem zwątpienia człowieka, niezrozumienia zamiarów Bożych. W czasach propagandy ateistycznej nieraz był wykorzystywany do tego, ażeby mówić, że Bóg Żydów i Bóg chrześcijan jest okrutny. To jest doświadczenie wiary, to jest dowód na ogromną wiarę, jaką miał w tym momencie Abraham. Ale żeby zobaczyć realizm tej wiary Abrahama, trzeba przeczytać całość Księgi Rodzaju, tej, która dotyczy jego życia, od momentu, kiedy Bóg daje mu trzy obietnice. Potomstwo, i to tak liczne jak ziarnka piasku albo jak gwiazdy na niebie. Dalej ziemię, którą ma posiąść, bo póki co jest nomadą. I wreszcie błogosławieństwo, które będzie przez niego przechodzić na innych ludzi, na wszystkich ludzi. Jest pośrednikiem błogosławieństwa. Takim ma być. Najbardziej namacalna jest to ta obietnica, w którą Abraham uwierzył i w oczach Boga sprał się sprawiedliwym. Poczytał mu to za sprawiedliwość, można też przetłumaczyć. Najbardziej namacalna jest wiara w to, że Bóg rzeczywiście da mu przynajmniej jednego potomka, z którego będą dalsi potomkowie. Ten pojedynczy potomek męski jest gwarancją spokojnej starości w karawanie, która się porusza, bo kiedy zasłabnie, kiedy będzie chory, zniedołężniały, ktoś inny przejmie przywództwo tej karawany, a staruszka nawet nie pogrzebie, tylko zrzuci z wielbłąda. Jeżeli czytamy uważnie, a po to jest cała piękna historia życia Abrahama, to możemy wiele się nauczyć o wierze. Możemy widzieć, jak Bóg daje okazję do tego, żeby wzmocnić to zaufanie do Boga i wiarę w to, że rzeczywiście spełni swoje obietnice. Ale ta opowieść o Abrahamie jest także bardzo realistyczna, bo pokazuje, że Abraham wcale nie jest mocny w wierze. Zawodzi. Raz wprost mówi do Boga: po co mi twoja nagroda, jeżeli nie mam potomka? A liczę się już z tym, że moim spadkobiercą będzie Eliezer, nawet nie z naszego pokolenia. Abraham zawodzi także, nie ufając Bogu, że go wyprowadzi z niebezpieczeństwa, i kłamie, że jego żona jest jego siostrą. Dlatego ona trafia na dwór Faraona. Bóg wyprowadza go także z tej kłopotliwej sytuacji, ale kłamstwo zostaje kłamstwem. Jeszcze gorzej upada w wierze Abraham wtedy, kiedy ulega namowie swojej żony, która mówi, żeby był potomek chociażby z twojej niewolnicy, z naszej niewolnicy. I godzi się na to Abraham i rodzi się syn, który będzie nieszczęściem, jest nieszczęściem dla Żydów do dzisiaj. Od niego mają pochodzić plemiona arabskie, z których wyrósł islam. Jest zapowiedź śmiertelnej walki pomiędzy dwoma synami, którzy będą synami Abrahama. W tym momencie ta wiara Abrahama, w momencie, kiedy sięga po nóż, jest już i doświadczona, i wie, co to znaczy zawieść Boga i zawieść siebie.
wie, jak trudno jest wierzyć. A jednak w tym momencie największej próby wygrywa. Jest gotów tak bardzo ufać Bogu, tak bardzo ufa wręcz Bogu, że ufa też, że Bóg jakoś rozwiąże to. Jeżeli jedyny potomek, po którym się nie należy spodziewać nikogo innego, jeżeli on będzie zabity. Autor listu do Hebrajczyków, czytając ten tekst, odkrywa, że Abraham nie jest tylko przykładem wiary Bogu, jego obietnice, ale także coś więcej. Mówi, że dlatego był gotów uczynić wszystko, co Bóg mu rozkazał na górze Moria, ponieważ już wierzył w zmartwychwstanie. Wierzył, że Bóg jest w stanie wskrzesić zmartwych, nawet tego syna, gdyby był zabity. Abraham doczekał się starości z tym jednym synem obietnicy, z Izaakiem. Te dwie pozostałe obietnice się nie spełniły za jego życia. Ziemia obiecana dopiero w pokoleniu Jozłego była, czy stała się, albo stawała się, lepiej powiedzieć, ziemią Izraela. To błogosławieństwo nie poszło na świat poprzez pośrednictwo Abrahama. Stało się błogosławieństwo zbawieniem w Jezusie Chrystusie, w potomku Abrahama. Każdy, kto wierzy, otrzymuje to największe błogosławieństwo, jakie Bóg może uczynić, usprawiedliwienie i zbawienie. Uczmy się z naszego życia także, jak Bóg może prowadzić różne wydarzenia, spotkania, doświadczenia, modlitwę, ażeby umocnić nas w wierze, abyśmy wzrastali w wierze, przynajmniej tak, jak Abraham wzrastał przez różne doświadczenia, także i te przegrane do czasu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dziękuję.